Takie duże wydarzenia sportowe jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej przyciągają od zawsze uwagę i cyberprzestępców, i oszustów internetowych. I faktycznie pojawiło się sporo wiadomości, w których oszuści oferują bilety na Mistrzostwa Świata dla wszystkich fanów, którzy chcieliby zobaczyć mecze na żywo. Niestety wiele z tych ofert to albo bilety o znacznie zawyżonej cenie, od dwukrotności do nawet dziesięciokrotności. A z drugiej strony mamy często do czynienia z biletami, które są tylko wirtualne. One nie istnieją lub są już zarejestrowane na konkretną osobę, więc nie będziemy mogli z nich skorzystać. Jeśli chodzi o porady bezpieczeństwa, koniecznie zwracajmy uwagę na to, gdzie kupujemy te bilety. Lepiej zwrócić się w stronę autoryzowanych sprzedawców. Unikajmy klikania załączników i odnośników w wiadomościach, które pochodzą z nieznanych źródeł. I jeśli chodzi o zakupy w sieci, warto rozważyć założenie sobie oddzielnego konta tylko z myślą o zakupach online. Wówczas zasilamy taką kartę płatniczą taką kwotą, jaką potrzebujemy wydać, a na co dzień nie trzymamy tam pieniędzy.